Cześć, witajcie na Wielkim Teście Pamięci. Jest to seria, podczas której sprawdzam pamięć youtuberów. Na pierwszy ogień pójdzie Graf, który zaproponował całą tę serię. Przepytam Grafa z zapamiętywania haseł, imion, no i sprawdzę go w konkurencji Storytelling. Zapraszam Was do oglądania. Dobra pamięć. Z tej strony Maciej, to jest kanał Dobra Pamięć. Moim gościem dzisiaj Graf. Dzień dobry. Jego umiejętności zapamiętywania. Tutaj chciał się zgłosić jako pierwszy kozioł ofiarny do naszych konkurencji pamięciowych na zapamiętywanie haseł, zapamiętywanie imion i taka konkurencja o nazwie Storytelling, ale tu wszystkiego się zaraz dowiecie. Graf, jak ty się dzisiaj czujesz, co u ciebie? W miarę odprężony, troszeczkę chillu było, jest niedziela, więc jest taki dzień w miarę luźniejszy. A co tym ogłoszeniem się pierwszym, troszeczkę już twój kanał śledzę. Jesteś na mojej mapie, że tak się wyrażę, od dawna, więc byłem chętny zostać królikiem doświadczalnym. Przechodzimy sobie do pierwszej konkurencji. 10 haseł do komputerów, różnych celebrytów, różnych sławnych postaci. Mhm. Na każde masz 2 sekundy, żeby je zapamiętać, a więc myślę, że to jest wymagająca konkurencja. Nie wiem, czy dam radę. Później się z tego przepytamy i zobaczymy, jak ci pójdzie. Także... I potem mi powiedziesz, jak być mniejszym debilem, jak to lepiej pamiętać. Dokładnie tak. To jedziemy. Tutaj masz taki licznik. Będę się patrzył, tutaj mam tutaj drugi monitor, jakby co. O mój Boże. Okej. Okej. Spoko. Sprawdzamy teraz, jak ci poszło. Większość myślę, że dam radę. Chociaż zobaczymy, jak bardzo pomieszałeś, bo jak to będzie różnica jednego znaku, to może być trochę siara. Tak. Nie! False. Dobra, zgadza się. Dolar zamiast S był, a nie razem z nim. Okej, czyli to będzie tak pedantyczne. Vamos 10-10, tak. Tak jest. Zgadza się. Jak na razie ci wyśmienicie. Nie, bo trójka była zamiast E, więc fałsz. Bezbłędnie. Nie stresuj mnie. Hoover Real, nie pamiętam. Chyba tak. Nie wiem, czy był ten wykrzyknik, ale powiedzmy tak. Niestety, był hashtag. A, okej, ale pamiętam, że była siódemka i pamiętam Juventus Real, ale... to jest hasło, którego nie... Landrynki, tam było L, czy... Dajmy na tak, bo Landrynki wygląda dobrze, ale nie pamiętam detali. Na pewno? Jesteś pewny? Dawaj na tak. Jedziemy tak, bardzo dobrze, elegancko. Nie, ja tam się nie słucham za tymi tutaj jakieś podpuszczenia, jakieś definitywnie. Konstytucja, konst 1111, konstytucja, nie, fałsz, było tucja, konsty, fałsz. Troszkę inaczej pomieszane były sylaby. Tak. Nie pamiętam tego, wrzućmy na true. Kagut mówi, że false, tam nie było podłóg, tam nie było podłóg. Nie pamiętałem, to mi wyleciało z głowy. Jasne, ale powiem ci, że postarałem się tutaj zrobić to skomplikowane i tak ci nieźle idzie, więc... 420 Mary Jane, tak, Monk Dong. To jakoś ci się łatwo zapamiętało, dziwo. No, bo postać Mary Jane jest również nazwą pewnego zioła. Okej. Puszek 1, 2, 3, nie, 7, 8, 6 czy coś takiego. Nie było 1, 2, 3, więc false. Większe tam były cyfry chyba, z tego co pamiętam. Elegancko. Pamiętam, że była większa liczba. Twoja metoda jakby myślenia o tym się sprawdziła, no bo większe liczby, tak? Więc spoko. Dobra. I to nie było coś, co świadomie zapamiętałem, to jakby po prostu mi fitało źle. Okej. Tak. Pamiętałem. Fiona Yolo, Swag, 420, Blaze It. Tutaj standardowo mamy 10 sekund na to, żebyś to się rozgrzał, a potem lecimy. 30 imion, 30 twarzy i masz na każde 2 sekundy. Tak. Jakby disclaimer, ja potrzebuję tydzień z kimś się widywać dzień w dzień, żeby pamiętać jego imię, bo pamiętam, ale jestem osobą bardzo wątpliwą, więc ja pewnie pamiętam ich imię, ale zawsze mam to z tyłu głowy, czy co jeżeli źle pamiętam, co jeżeli tą osobę nazwę nie tak jak powinnie, to będzie trochę niezręczne, więc zawsze staram się... Wiecie, o co chodzi. Więc z góry mówię, że jestem w to słaby. Zaczynamy? Dawaj. 5, 4, 3, 2, 1 i rakieta startuje. Dobrze. Fymon. A to Fymona widziałem wcześniej. Okej. Ja tego nie dam radę. Ja już wiem, że tego nie dam radę. Olivier ma wąsy.
Okej. Ja ci mówię od razu, Seba Rudy. Ja może będę pamiętał 3. Ładne włosy miała. Janusz wygląda jak Janusz. Patrycjusza w ogóle nie widać, bo przenasycony jest. Okej. January. Nie bójcie się, patrzyłem się na ekran, jak się wygłupiałem. Koniec. Ta pani z Malowidła ma na imię Koniec, tak? Tak, dokładnie. Oczywiście, jak widziałeś, starałem się, żeby narodowość była dopasowana. Ten jeden przypadek był inny, ale za niego masz podwójną liczbę punktów, z góry ci mówię. Trochę sobie to urozmaicimy, mam nadzieję. Powiedz mi, jak się czujesz po tej drugiej konkurencji? Mówisz, że nie dasz rady? Nie dam rady. Osoby, które spotykam w realu, które chodzą, nie wiem, na studia, czy tam w liceum, gimnazjum, ja mam generalnie problem z imionami. Okej. Jesteś gotowy? Nie, ale dawaj. Kto to jest? Polak mały. To jest Wanda albo Anna. Wandę daj Wandę. Dobra, pierwszy punkcik dla ciebie idzie. Ja sobie będę zakrywał te odpowiedzi, żeby nie mieć jakiejś tam, nie wiem, efektu stada jednoosobowego. To jest Olivier, tak. Dawaj Vanessa. Nie jestem pewien. Well done, mój drogi. Elegancko. Ten mózg jednak się po coś przydaje ludziom, co? Wiktoria? To niestety była Anna. Wiedziałem, że to nie będzie Wanda, bo Wanda była inna. I Joanna była inna, więc to było 50-50 dla mnie. Tymoteusz nie był tym dzieciakiem. Nie, to był Tymoteusz. Wygląda jak morderca z jakiegoś filmu. To był pierwszy, to był Fymon. Tymon, tak? Szymon, przepraszam. No właśnie słyszałem 3, ty wiesz, tak chciałem. Mam kolegę Szymka i zawsze się na niego mówi Fymek, więc tak mam nawet jak odruch mówić Fymon przez F. To była Anna chyba. Albo Joanna. Dawaj Annę. Joanna, niestety. To było trudne według mnie. To był Seweryn albo Sebastian. Daj Seweryna. Pamiętam jeszcze jak mówiłeś Seba Rudy. A w sumie. To było już dawno temu w mojej głowie. To było dawno temu, nieprawda. Patrycjusza nie było widać, to jest Patryk. Tak jest, wracasz do gry, tak, Graf? Patrycjusz był cały biały, bo źle ustawił aparat. Oj. Łucja. Tak jest, elegancko. Drugi z rzędu. Lepiej mi idzie niż sądziłem. Wygląda jak Kacperek z Rodzinki Pewnym, co nie jest Kacperek. Powiedzmy, że to jest Seweryn. Brawo. Nawet nie pomyślałem o tym Kacperku z Rodzinki. Bardzo, bardzo taki vibe. Może czapka nie pasowała. Renata była inna, Patrycja była inna, Pamela albo Donata. Daj Pamela. A, jednak. To była Renata? Jednak, my bad. Renata, Donata, tak trochę tam też starałem się, wiesz, tak pograć tutaj nimi, żeby cię zmylić, ale close one. Nie, zero, pustka. Dawaj Wiktoria, strzelamy. I strzał, niestety niecelna Lucynka to była. Lucynka, okej. Okay. Chyba mówiłem, że ma włosy ładne kręcone, tak? Może coś mówiłem. Janusz. No, to ci szybko weszło, co? Tak, bo ma taką najdzikszy wygląd. A January to był ten stary, cały biały. To jest Janusz. Nie. Chłop wygląda jak aborygen. Nie pamiętam. Walnij Januarego. Było dwóch starych dziadów, jeden z nich miał January. Dawaj. Dobra, to był Jerzy. O, to pewnie Jerzy. To pewnie Jerzy. Boty mnie ścigają. Pamiętam, że było dwóch starych i jeden z nim był January, to na drugim starym dajemy Januarego i przynajmniej jedno pytanie wsiądzie. Tymon. Bang, elegancko. Trochę było energii użytej w mózgu. Daj Donatę. Bardzo dobrze. Strzelałem. Oj. Daj Daniela. Ale pewnie to jest Damian. Bardzo dobrze, Daniel. No tak chciałem z tym Damianem, wiesz, wyprowadzić cię w pole, ale się nie dałeś akurat. Nie. Automatycznie nawet na tyle to odrzuciłem, że nawet nie przeczytałem. To jest Patrycjusz. Że to źle ustawił aparat. Dokładnie. Chciałem go trochę pomieszać z tym Patrykiem, ale faktycznie ta saturacja była tutaj taka, że...
oversaturated mocno. To jest, to nie jest Januar. Dobra, dawaj Januarego. Niestety Jan. Kolejny dziadek będzie January. Czyli dobrze pograłem tymi strasznymi panami tutaj. Tak. Ludzie mówią, że niektórzy ludzie z pewnego państwa wyglądają tak samo, ale nie, wszyscy starzy wyglądają tak samo. To jest Patrycja chyba? Albo Paulina? Patrycja. Pamelka. Pa, wszystko na pa. Daniel był wcześniej, więc to może być Dawid. Tak jest. Mała dziewczynka to nie była Ewa? Dawaj Ewę. Nie pamiętam. Iska, okej. Okay. Ej, i podwójne punkty. Nie muszę wiedzieć pytania. To będzie moja twarz zoomowana i Ricardo. To profilowy w ogóle ma swoją historię całą na YouTube. Jest wielce tymczasowy, ale po prostu Ewę daj, nie wiem. Już. Niestety Ada. Niestety. Odpadam powoli. Ładna pani, ale nie mam. Czekaj, Patrycję. Daj Paulina. Tak, bo wszystkie inne się pojawiły wcześniej chyba. Widzisz, masz więcej niż te 3, 4, 5 punktów. No z 30 w sumie jakbym 1/4 robił, to jest January. Ej. Nareszcie. A ten z PKS-ami, no tak. Bo PKS-y jadą w styczniu. Nie wiem dlaczego jadą w styczniu. Bo w styczniu mam urodzinę i do rodziny jadę PKS-em. Pięknie. Mnemoniki, everybody. Nawet tak mnemoniki nie działają, ale walę słowami, żeby udawać, że jestem inteligentny. Anna. Patty. Nie, wiesz, jakbym udawał, że jestem tego pewny i by było dobre, to by lepiej wyglądało na filmie. Daj Ewę. Jedna z tych to będzie Ewa. I ostatnia. Ostatnia w tej twarz. Na wychodne to muszę dobrze odpowiedzieć. Ładna pani. Vanessa. You sure? Nie, ale dawaj. To była akurat Wiktoria. Cholera. Ale powiem ci, że wydaje mi się, że całkiem spoko. Mimo wszystko tego, co tam gwarantowałeś, że będzie słaby wynik, to... Ja myślałem, że ja to spapram kompletnie i będę... No ale myślę, że siary nie było. Nie, spoko bardzo. Chłopcy pamięciowi to po prostu pamiętają w ten sposób, że sobie kojarzą jakieś skojarzenia takie obrazowe, na przykład z tą twarzą Wiktorii, tak? Jak tutaj mieliśmy tą Wiktorię w kapeluszu. O, proszę bardzo, na przykład jest taka Wiktoria w kapeluszu, no to z kapelusza powiedzmy, że wystaje jakaś na przykład symbol takie V, nie? Że Wiktoria to jest zwycięstwo. Był ten January z PKS-ami, to na przykład wyobrażasz sobie, że pociąg po nim będzie tak, bo ci się kojarzył to z PKS-em na przykład. No bo tutaj to się nazywa PKS-y, takie z boku włosy. Dokładnie. Oni na przykład, wiesz, sportowcy pamięciowi robią to w tempie takim ekstremalnym, tak? Bardzo szybkim, ekspresowym, natomiast... U nich to już pewnie nie muszą o tym pewnie świadomie myśleć, po prostu robi... Fajnie się sprawdza na imprezach, czy poznajesz dziewczyny w klubie, czy coś, to fajnie się zgadza, nie? Potem. Ja znałem taką osobę, co mi opowiadała, że była w jakimś hotelu. Recepcjonista mówi, po imieniu go przywitał, a jakby chłop w szoku absolutnie. I on myślał, że nigdy nie był w tym hotelu wcześniej, a jednak był 3 lata temu i ten sekretarz, recepcjonista, przepraszam, zapamiętał go. Też taki skill recepcjonisty bardzo fajny, robiący wrażenie właśnie, nie? Nie zdaję sprawy, jaką potęgę mają imiona. U nas w szkole recepcjonistka potrafiła pamiętać każde dziecko po imieniu, które rodzice są jakiego dziecka, w szkole było 1000 dzieci i które dziecko rodzice nie opłacili czegoś. To w ogóle była agentka absolutna. Mamy tutaj jeszcze ostatnią konkurencję do przejścia. A konkurencja nazywa się Storytelling. Tym razem nie będziemy ci niczego wyświetlać, tylko będę opowiadał pewną historię. I będziesz musiał wydarzyć tutaj swój słuch. To jedziemy. To był kolejny ciężki dzień dla detektywa Jonesa. Na zabrudzone kurzem biurko jego asystentki Jennifer trafiła właśnie sprawa zaginięcia 8-letniej Susan, córki bardzo wpływowego przedsiębiorcy Edwarda Browna. Brown jest właścicielem najbardziej popularnej sieci restauracji Edward's Food, i chciałby tą sprawą zajął się najlepszy z najlepszych. Jones nie lubi takich spraw. Wiedział, że grube ryby wywierają niepotrzebną presję, a on nie cierpi, gdy ktoś ciągle kontroluje jego metody. Wyciągnął czerwoną paczkę ulubionych mocnych papierosów Lucky Strike i potarł brodę. Zaczął czytać sprawę i zaciągając się dymem oznajmił. To będzie moje ostatnie zlecenie. 30 lat w tej branży zdecydowanie mi wystarczy. Ta sprawa przypomina mi moją pierwszą, gdy zaginął ten 7-latek, jak mu było Brian. Zrobię co w mojej mocy, ale wszystkie telefony od Browna odbierasz ty. Dodał, patrząc na Jennifer. Tak jest, szefie, odpowiedziała. Myślałem, że szef wrzucił palenie. Zawsze noszę zapasowe fajki w kieszeni, na wypadek gdybym dostał sprawę od kogoś takiego jak Edward Brown. Odparł Jones, po czym podszedł do swojej tablicy w gabinecie i zaczął układać plan działania. Cechował go nieszablonowy, niepodręcznikowy styl. Nie bez powodu tak wpływowi ludzie wybierali jego usługi. Kiedyś pomógł na przykład Aleksandrze Johansson, gwieździe filmowej, gdy ta podejrzewała męża o zdradę. Gdy okazało się, że miała rację, wdała się nawet w romans z Jonesem. Cóż,
Jego praca oraz osobowość to magnes na kobiety. Jones wiedział już, gdzie powinien zacząć śledztwo. Wsiadł do swojego srebrnego Mercedesa, rocznik 1999, włączył ulubioną płytę z muzyką Beethovena i udał się w podróż. Podróż do finału swej wieloletniej detektywistycznej kariery. I teraz dostaniesz 10 pytań i musisz udowodnić, że mnie słuchałeś. Słucham, słuchałem, przysięgam, że słuchałem. A czy zapamiętam to? Jaki jest staż pracy? 30 lat. 30, tak. Srebrny Mercedes. Srebrny. Nie. Susan. Albo Brian. Nie, Susan to ta córka, tak. Córka była obecna w śledztwie, a pierwszy był Brian. Jones miał romans z celebrytką. Jak się nazywała? Johansson. Dolny prawy. Zielony, tak. Okay. 1999. Bo rok młodszy ode mnie, a tamta dziewczynka druga w historii miała 7 lat i też była młodsza od tej 8-latki o rok. Więc mi się połączyło. Teraz prawda czy fałsz? Czy Brian w czasie zaginięcia był 8-latkiem? Nie, miał 7, nie. Fałsz. Nie, dobrze, Brian miał 7, a tamta miała 8, tak. Tak, sieci restauracji Brown Food, czy Edward Food, coś takiego. True. Jones nie działał zgodnie z podręcznikiem? Oj, to mi wyleciało. Dawaj fałsz, bo prawdopodobnie nie działał. Nie, działał, nie działał, podwójny negatyw, dawaj true. Ej, nie byłaby to historia o detektywie, jakby było wszystko legalnie. Nie, nosił parę paczkę czerwonych Lucky Strikesów. Elegancko, tak jest. False. Słuchał Beethovena w samochodzie, więc nie znosił, czyli fałsz. Dobra pamięć. A jak ogólnie podoba ci się konkurencja jedna, druga, trzecia? Trzecia najfajniej według mnie, bo zawsze lubiłem, dużo czytam, lubię historię słuchać. I zawsze fakty dobrze pamiętam. Ja potrafię oglądać jakby... Nawet na drugim ekranie mi gadają takie kanały YouTube'owe typu się nazywają Wendover Productions, gdzie mówią o tym, jak Francja kiedyś kupiła 2000 pociągów, które były na złe tory. Pamiętam fakty z tego i jak szczególnie jak coś tłumaczą, jakby tak tłumaczą, że to spowodowało to, cause and effect, tak, nie? To pamiętam i potrafię to wytłumaczyć sam w swój sposób pół roku po obejrzeniu. Więc akurat jak coś rozumiem, to najlepiej pamiętam, a z imionami zawsze... Myślałem, że mam problem. Ewidentnie trzeba częściej ufać intuicji. Może nie kobiecej w moim wypadku. To dobra, w takim razie przyjemność móc cię gościć w tym pierwszym odcinku. Mam nadzieję, że to pójdzie gdzieś dalej. Szapoba. Dzięki serdeczne. Coś chcesz do naszych widzów jeszcze powiedzieć na koniec ciekawego? Piszcie w komentarzu, jakiego innego youtubera byście chcieli zobaczyć na wielkim teście pamięci. I może jak ja mam namiar na tych youtuberów, to będę w stanie ich wystarczająco... Jak jest QS po polsku? Zmusić do wystąpienia na serii. Jasne, pewnie. Ja jestem bardzo otwarty. Dzięki za twój pomysł, bo to była twoja idea, więc mega, mega wdzięczność. No poleciłem. Kilka było ewolucji pomysłu i to, na czym ustało, według mnie jest bardzo fajne. Lepsze niż to ja wymyśliłem na początku. Dzięki serdeczne. Nie ma za co. Trzymajcie się tam w tej Rumunii. Dzięki za oglądanie tego materiału. Ja zachęcam cię do sprawdzania filmu, podczas którego poznasz technikę, która bardzo usprawni twoją pamięć. Zapraszam.